Polska prezydencja będzie czasem wyjątkowym. Czasem wyjątkowym dla polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, bo tu w Parlamencie Europejskim będzie czas i miejsce na to, by Polskę promować, by ułatwiać polskim ministrom zaprezentowanie polskiego stanowiska, ale również wypracowywanie wspólnego europejskiego stanowiska. To czas, w którym bardzo istotna będzie zgoda narodowa, zgoda ponadpartyjna, by wspólnie działać na rzecz Unii Europejskiej i na rzecz Polski. Już w tej chwili widać, że te prace się rozpoczęły, że polski rząd już w tej chwili bardzo blisko i z uwagą obserwuje to, co Parlament Europejski robi. I cieszę się, że polski rząd widzi, jak istotny jest Parlament Europejski, który jest legislatorem w Unii Europejskiej, który współdecyduje o tym, jakie normy prawne w Unii Europejskiej obowiązują. Będzie się działo podczas naszej prezydencji bardzo wiele interesujących rzeczy, bo jest to czas wychodzenia, mam nadzieję, z kryzysu gospodarczego, ale czas także ogromnych zmian u naszych sąsiadów, zwłaszcza u sąsiadów południowych. Bardzo bym chciała, aby Polska te zmiany demokratyczne, mam nadzieję, na południu Morza Śródziemnego wykorzystała na to, by pokazać, co my Polacy osiągnęliśmy i czego od nas można się nauczyć. Bo czas transformacji i wyjścia z komunizmu był czasem sukcesu i chciałabym, abyśmy tą wiedzą i wierzę w to, że tą wiedzą możemy się podzielić także z naszymi sąsiadami.